Mówi Pan o spółce z ogromnym entuzjazmem, ale jest na pewno mnóstwo problemów, z którymi się musicie poradzić. Taki kluczowy, który no, macie problem, nie możecie znaleźć wyjścia, proszę powiedzieć. Ja wiem, czy kluczowe to życie normalne, tak? Zarządzanie nieruchomościami, 850 mieszkań, razy 4, nawet więcej, no możemy mówić o 4000 mieszkańców. No, ludzie czasami mają jedni problem tacy, że kaloryfera sobie nie umią odpowietrzyć, a to wystarczy jedną śrubkę odkręcić. Tak? Inni, nie wiem, że drzwi się im nie domykają, inni nie potrafią zrozumieć, że ustawowo niektóre zadania są po stronie najemców, tak? A nie po stronie zarządcy, bo to ustawa w tej chwili bardzo precyzyjnie reguluje, które zadania są po czyjej stronie. Więc to są takie rzeczy do dnia codziennego. Tak? Ja pracuję u siebie w biurze z drzwiami otwartymi, więc słyszę, jak mieszkańcy przychodzą z różnymi kwestiami. Też się zdarzają czysto pracownicze rzeczy, tak? No, przyszedł człowiek do pracy w czwartym dniu, się rozchorował, choruje czwarty miesiąc na przykład, tak? Po czterech dniach pracy. No, to są takie normalne życie, normalne przedsięwzięcia, które robimy. Chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Prawo zamówień publicznych była bardzo duża nowelizacja w tym roku. Bo do tej pory to, że można coś spółkom zlecać bezprzetargowo, prawnicy brali bezpośrednio z prawa unijnego. Prawo polskie tego wprost nie regulowało. Większość była zdania, że skoro nie reguluje prawo polskie, można brać z prawa unijnego. Teraz już jest wprost zmiana w prawie zamówień publicznych, która wprost mówi, że właśnie spółkom takim jak my, właściciel, miasto może zlecać swoje zadania własne bezprzetargowo. No to otwiera nowe także horyzonty, bo nie ma co udawać, w urzędzie miasta różne osoby no nie do końca były przekonane co do idei przekazywania, jak to mówią niektórzy, in-house tych zadań własnych spółce. Bo nóż no, firma zewnętrzna wzięłaby mniej. Bo nóż wzięłaby mniej, bo skoro nie jest to tak wprost w prawie uregulowane, to może tego nie wolno robić. No, pytań takich różnych było sporo. No teraz jakby jest łatwiej. Jak pani mówi, że pamięta moje wystąpienie na sesji, to pisząc, bo pisałem uzasadnienie do uchwały, pokazałem kilka przykładów takich pierwszych z brzegu z polskich, z dużych, z mniejszych gmin, które tego typu przedsięwzięcia robiły. Więc teraz nowym, takim pozytywnym, myślę, bodźcem będzie właśnie znowelizacja ustawy. Już nie będzie problemu, skąd to zrobić, jak to zrobić. Po prostu się powoła odpowiedni artykuł z ustawy, na podstawie tego i tego artykułu przekazało się to zadanie spółce gminnej, więc myślę, że to otwiera nowe zadanie, nowe perspektywy. Będziemy z właścicielem, a teraz prezydent miasta sprawuje nadzór, czy sprawuje funkcję właścicielską nad spółką. Będziemy też rozmawiać, które zadania, które przedsięwzięcia jego zdaniem dobrze by było, żeby spółka prowadziła, a my spokojnie się do tego przygotujemy także ale finansowo na pewno i organizacyjnie. Już pan jakieś pole do działania dla was widzi. Z czym bylibyście w stanie sobie uporać, co teraz jest wyprowadzane właśnie poza zarząd miasta? Wie pani co, nie chciałbym o takich rzeczach tak mówić, bo można je spalić od razu. Tak? Jeżeli one nie są ustalone, nie są, mówiąc kolokwialnie, dogadane, to można je niestety spalić. No, wszystkie zadania własne gminy tak de facto mogłyby być zlecane na zewnątrz. Tworząc tą spółkę, byłem w Przemyślu. Tak? Tam jest podobna spółka jak nasza, która ma zadań z 10 lub więcej od zieleni, przez no zimowe właśnie. Utrzymanie dróg, no przez sprzątanie, przez cmentarze, przez place handlowe itd., itd. Także te możliwości są ogromne. Będę rozmawiał też z właścicielem, no bo z naszego punktu widzenia my chętnie weźmiemy nowe zadania, tak? Chociaż nowe zadania wiążą się zawsze z nowymi problemami, ale z tym sobie poradzimy. Jeżeli nie będzie jakoś to tak na zapalenie płuc, mówiąc kolokwialnie, tylko spokojnie się można przygotować, tak jak teraz ze strefą miejskiego parkowania, chętnie takie zadania przyjmiemy, aczkolwiek też no jakby z drugiej strony pewnie prezydent tak o tym myśli, że jednak nie może wszystkiego dać, czy nie chce wszystkiego dać swoim spółkom, no bo są firmy, które żyją z tego, tak? Też nie jest naszym celem, żeby jakby wszystko z rynku zabrać i teraz my sami będziemy wszystko robili. To trzeba jakoś tak rozsądnie też wyważać, bo w którymś momencie moglibyśmy nabrać tyle zadań, że ciężko byłoby to ogarnąć, aby znowu zwiększać zatrudnienie, zwiększać ilość osób, które tym będą nadzorowały. Więc na dzisiaj strefę jesteśmy w stanie przejąć, no może jedna, może dwie osoby będą na potrzebne, a może nikt. Może sobie damy radę, zobaczymy jak to będzie. Są kolejne perspektywy, zobaczymy co tutaj właściciel też będzie chciał z nami zrobić. Żeby wyczyścić to zainteresowanie mieszkańców, jeśli chodzi o strefy parkowania, zapytam wprost,
ile na początku będzie Was kosztowało przejęcie tych stref? Mówił Pan o konieczności zakupu parkomatów. Mhm. Jakie jeszcze inwestycje musicie z własnej strony zrobić, żeby rzeczywiście porządnie tym potem administrować? Z naszej strony to jest zakup, a wręcz a my zrobimy dzierżawę, ponieważ nie mamy kapitału na zakup, zrobimy kilkuletnią dzierżawę całego systemu parkingowego, czyli to jest około 50 parkomatów, urządzeń kontrolerskich tak zwane, no i cały system informatyczny, który to obsługuje. Więc każdy, kto z zewnątrz by wygrał przetarg, firma, która do tej pory zarządza czwarty czy piąty rok tą strefą, też musiała zakupić te parkomaty na początku i też z własnego wynagrodzenia musiała pokryć koszty tych parkomatów. Jeżeli chcemy też przejść na nowsze technologie, nowsze możliwości opłat i tak dalej, to też no, te parkomaty wymagają wymiany, tak się wydaje, że dobrze by było, jakby były nowsze, więc to jest takie przedsięwzięcie, które bez względu na to, kto się za nie zabierze, i tak te koszty musi ponieść. Ale poza kosztami całego systemu parkingowego, to więcej takich kosztów nie ma. Po roku funkcjonowania na pewno będą chcieli przed sobą postawić Pana nasi radni miejscy. Co im Pan powie? Zależy, jakie zadadzą pytania. Jak zadadzą mniej bilans więcej, zysków i strat. Mniej więcej pytania zadadzą takie jak Pani i myślę, że im to samo powiem. Bilans zysków i strat jest to kategoria ekonomiczna, która w spółkach prawa handlowego tworzy się między kwietniem a czerwcem, tak mówiąc obrazowo, więc wtedy utworzymy taki formalny bilans zysków i strat, formalne sprawozdania finansowe i też to zobaczymy, bo to jest, wie Pani, też z jednej strony, tak jak mówiłem o tym zatrudnieniu, jak za dużo zatrudniamy, to źle, jak za mało, to źle. To tak samo tutaj, jakbyśmy mieli za duży dochód, to znaczy, że strasznie wyciągamy od mieszkańców, no bo ten dochód skąd się bierze, jak nie będziemy mieli albo dochodu... Albo wcześniej coś mniej sprawnie działało. Albo coś wcześniej mniej sprawnie działało. Jak nie będziemy mieli dochodu, no to, że przejadamy pieniądze. Więc to wszystko trzeba tak jakoś racjonalizować, bo tak jak mówiłem, no ten dochód też można wydawać na coś, co jest związanego z miastem i takie jest też założenie. Pierwszy rok, i to wiedzieliśmy od początku, może być trudny. Raczej będziemy się kręcili wokół zera, czy to będzie trochę minus, czy trochę plus, ale raczej wokół zera. Kolejny rok, gdy już przejmiemy strefę parkowania, to już jestem przekonany, że to będzie na plus nasza spółka wychodziła. I tego Panu, i naszym mieszkańcom, i czytelnikom zarazem życzę. Dziękuję bardzo.